Cześć! Spotykamy się w szóstym i ostatnim odcinku programu o tym, jak trenować pod dry tooling. Dzisiaj powiemy o tym, jak zostać dobrym dwunastkowym spinaczem. Przypominam, nie wystarczy nam to, żebyśmy byli w stanie zrobić jakąś jedną konkretną dwunastkę. W tym programie chodzi o to, żebyśmy byli w stanie zrobić dwunastkę on-site'em lub w drugiej próbie, w zasadzie niezależnie od tego, gdzie pojedziemy i gdzie ta dwunastka się znajduje. Także poprzeczka jest bardzo wysoko. To jest ostatni odcinek, dlatego że drogi trzynastkowe, czternastkowe i piętnastkowe, nie wiem jak szesnastkowe, bo jest ich niewiele i w żadną z nich się nie wstawiałem, nie zawierają zwykle ruchów trudniejszych niż dwunastkowe. To jest taki dziwny paradoks. We wspinaniu klasycznym jest dosyć podobnie, to znaczy na przykład trzy złożone ze sobą drogi za 8A mogą stanowić drogę 8C. Natomiast o tyle jest inaczej, że istnieją również krótkie drogi za 8C, no, które nie składają się z trzech odcinków 8A. Zupełnie inaczej jest w dry toolingu, gdzie po prostu z tego co wiem, nie istnieją drogi krótkie, które miałyby wycenę 15 czy 16. Natomiast 12 jest rzeczywiście prawdziwym stopniem. To jest prawdziwy stopień odnoszący się do trudności, gdyż istnieją rejony, gdzie jedna koło drugiej są dwie krótkie drogi, jedna ma 11, druga 12, a zatem jest jasne, że 12 to jest stopień trudności, a nie tylko długości. Przykładem może być New Tyle w Szkocji, gdzie tuż koło siebie jest DTS Spirit za 12 i parę 11 krótszych lub dłuższych. Kiedy Tom Ballard po raz pierwszy przeszedł drogę The Line Above the Sky za D15 i napisał ten post na Facebooku, zadano mu pytanie, to znaczy jeden z bardzo mocnych zawodników pucharu zadał mu pytanie, czym D15, ponieważ to była droga pierwsza piętnastkowa na świecie, czym D15 różni się od D11? Nie od 14, nie od 13, tylko od 11. I zasadnicza odpowiedź była: no, ta D15 polega na tym, że jest dosyć dużo, to znaczy 5-6 ruchów za D12 i parę 10 metrów terenu za D10. No, czyli autorytet zdecydowanie mocniejszy niż mój potwierdza, że 15 to jest raczej stopień długości niż trudności samych ruchów. Jeśli pamiętacie swoje pierwsze 11, pierwszy raz, kiedy przeszliście taką drogę, najprawdopodobniej pamiętacie swoje nastawienie do ruchów na niej. Na drogach jednastkowych zwykle znajduje się jeden lub dwa ruchy, które po prostu wydają się niemożliwe do zrobienia. Wstawiacie się w niej i sobie myślicie, nie, no tam się nie da sięgnąć. Po jakimś czasie wam się udaje zbliżyć, no później udaje wam się zrobić ten ruch. Może trudno wyciągnąć dziabę, no coś takiego. Robicie jakiś progres, no i w końcu jesteście w stanie zrobić ten konkretny ruch. Różnica między drogami jednastkowymi a dwunastkowymi jest taka, że jeśli ktoś potrafi w miarę z łatwością robić te ruchy niesamowicie trudne jednastkowe, to na ruchach dwunastkowych będzie miał to samo uczucie znowu. To znaczy będzie patrzył na to i mówił nie, nie. No już rozumiem, że te jednastkowe da się zrobić, ale tego to na pewno się nie da zrobić. No i znowu trzeba zacząć ten proces od początku i przygotowywać się powoli do, no może da się zrobić, może da się sięgnąć. A udało się sięgnąć, może da się cały ruch zrobić i połączyć to w drogę. Trening dwunastkowy jest treningiem bardzo dynamicznym. Przypomnę, mówię to prawie w każdym filmie, ale teraz to jest bardzo ważne. Zawsze jest ważne, ale teraz jest bardzo ważne. Głównym celem treningu dla nas teraz nie będzie zrobienie postępu jak najszybciej, tylko głównym celem treningu będzie zrobienie jakiegoś tam postępu, może minimalnego. Celem będzie trochę poruszanie się, ale w ten sposób, żeby na pewno zminimalizować ryzyko kontuzji. Ponieważ wspinamy się już na wysokim poziomie, samym wspinaniem ryzykujemy kontuzję. Jeżeli nie będziemy wykonywać ćwiczeń, które minimalizują to ryzyko, istnieje bardzo duża szansa, że w końcu się kontuzujemy, będziemy musieli mieć długą przerwę i w efekcie stracimy moc. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, jeżeli celem jest tylko to, żeby się nie kontuzjować, to może najlepiej po prostu nic nie robić i ten cel się wypełni. Otóż tak nie jest. Samo restowanie bardzo często wcale nie pomaga w kontuzjach drytulowych, bo osłabia, czekamy, trochę tam się zagoi to, co się zepsuło, ale osłabiają się mięśnie w tej okolicy i wówczas jak się zaczniemy wspinać z powrotem, kontuzja wraca właściwie od razu,
I robi się gorzej, no bo mamy słabsze mięśnie i te mięśnie nie są w stanie stabilizować tak dobrze jak przed kontuzją. A zatem zrobiło się jeszcze gorzej, jesteśmy w jeszcze gorszym stanie. Dlatego bardzo ważne jest robienie wszystkich ćwiczeń stabilizujących, które będą nam zapobiegać kontuzjom podczas treningu i podczas wspinania. Rozgrzewka będzie składać się z tych podstawowych ćwiczeń, które znamy z poprzednich filmów, oraz dodatkowych trzech prostych ćwiczeń, które wykonujemy na ściance. Pierwsze ćwiczenie, bardzo podobne do tego, które znamy z pierwszych filmów, polega po prostu na wspinaniu się w górę i w dół po lekko przewieszonej, powiedzmy 20-stopniowej ścianie. Różnica polega na tym, że tym razem mam tutaj zaznaczone dwie linie. Dwie pary linii. Jedna para w odległości 60 cm, druga w odległości metra. I tym razem ćwiczenie polega na tym, żebyśmy nogi starali się postawiać poza tymi liniami, a wspinali się w osi środka tej linii. Czyli to może wyglądać na przykład tak. Drugie ćwiczenie to skręty w górę. Wybieramy górny chwyt tak, żeby był dosyć słaby, tak żebyśmy musieli dobrze, precyzyjnie tę dziabę włożyć i robimy następującą rzecz. I ostatnie ćwiczenie rozgrzewkowe będzie polegało na tym, że będziemy robić długie ruchy do góry, prawie w pionie z czwórki. Czyli tak. Bardzo istotne w tym ćwiczeniu jest podejście nogami do góry, konkretnie jedną nogą. A zatem jeżeli nie sprawia Wam problemu wyprostowania tej nogi i tym samym przesunięcie się bliżej i wyżej do ściany, no to znaczy, że za krótki ruch robicie i spróbujcie robić dłuższy. To teraz możemy przejść do treningu właściwego. Na tym poziomie powtarzanie 5, 10 czy nawet 20 ćwiczeń podczas każdego treningu nie wystarczy. Trening musi być dużo bardziej zróżnicowany. Ja wyróżniam 4 podstawowe gatunki treningu na poziomie 12-kowym. Pierwsza, najbardziej oczywista sprawa, to jest wytrzymałość. Wytrzymałość można po prostu ćwiczyć
poprzez wiszenie na dziabach, tak jak to robiliśmy w filmie na D10 albo 11. Po prostu wisimy 8 minut w dachu. To jest dosyć proste. Pytanie, dlaczego musimy to wciąż robić? Otóż, mimo że doszliśmy już do tego poziomu w którymś momencie, podczas treningów 11 i 12 będzie nam przybywać masy, bo musimy być po prostu dużo silniejsi, żeby konkretne ruchy robić. Wraz ze wzrostem masy będzie nam trudniej 8 minut rzeczywiście umieć przewisieć. Dlatego trzeba wciąż podwyższać wytrzymałość, mimo że rezultat ma być taki sam, to znaczy 8 minut wiszenia ma być łatwe. Drugi rodzaj treningu, dosyć podobny, też związany z wytrzymałością, to jest bardziej długoterminowa wytrzymałość, która pozwoli nam zrobić w ciągu jednego dnia nie 3 wyciągi za 11, ale 30 wyciągów za 11. Najlepszy sposób trenowania tego to jest coś na zasadzie zawodów DTS w Luzin w tym roku, czyli wspinamy się jak najwięcej, dopóki nasz organizm absolutnie nie jest wyczerpany wspinaniem. Zaczynamy zwykle od trudniejszych dróg, a kończymy na łatwiejszych. Jeżeli skończymy w takim stanie, że nawet drogi czwórkowe nam się wydają dosyć trudne, no to znaczy, że to był dobry trening. Zawody w Luzin akurat trwały 23 godziny. Można się było wspinać przez 23 godziny. Odliczając parę godzin snu, no to jest wciąż... ...z 18 godzin wspinania. No jak zwykle każdy ma jakąś swoją rzecz, która go motywuje. Najlepiej jest pojechać do swojego rejonu wspinaczkowego, powiedzmy Janówka, czy gdziekolwiek tam mieszkamy, z większą grupą ludzi. Może się założyć, kto zrobi najwięcej, może zorganizować jakieś zawody. No w każdym razie wspinać się bardzo dużo. Polecam też w tym do tego ćwiczenia starać się wspinać bez czwórek i dziewiątek, żeby rzeczywiście ćwiczyć różne rzeczy, a nie tylko jeden konkretny ruch. Wspinanie bez czwórek i dziewiątek na pewno ma, cokolwiek by o tym nie powiedzieć, zapewni nam większą rozmaitość ruchu. Trening siłowy ma dwa zadania. Po pierwsze, poprawienie naszej kondycji wspinaczkowej, tak żeby nam się łatwiej wykonywało ruchy. A po drugie, zapobieganie kontuzjom. Najbardziej popularne kontuzje drejtulowe to łokieć tenisisty, golfisty i kontuzje stożka rotatorów. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły o tym, jakie ćwiczenia na to należy wykonywać. Dave McLeod nagrał serię bardzo dobrych filmów o tym i polecam tę serię. To jest najważniejsze, to róbcie to zanim te kontuzje się Wam przytrafią. To będzie milsze i mniej frustrujące i na pewno mniej wstrzymacie swój postęp w ten sposób. Jeżeli nie będziecie o to dbać, szansa na to, że nie dostaniecie jednej z tych trzech kontuzji jest naprawdę bardzo niewielka. Wracając do kondycji wspinaczkowej, przede wszystkim są potrzebne nam potrzebna jest nam siła do wykonywania trzech rodzajów ruchu. Po pierwsze, to właściwie nie jest ruch, przyblok. W drytoolingu, w przeciwieństwie do wspinaczki klasycznej, nigdy, absolutnie nigdy nie trzeba podciągnąć się na jednej ręce. Zawsze, jeżeli mamy dziabę w chwycie, możemy dołożyć drugą rękę. Nawet choćby to był najdelikatniejszy chwyt, taki, że nie można dołożyć dziaby na skrócie, zawsze można dołożyć rękę na ten sam chwyt i podciągnąć na dwóch rękach. Nigdy nie trzeba na jednej. Natomiast utrzymanie potem przybloku na jednej ręce może być kluczowe. Dlatego to ćwiczymy. Staramy się, to też jest kwestia zapobiegania kontuzji, ćwiczyć przybloki, a nie na pełnym zgięciu, dlatego że te są najbardziej kontuzjogenne. Ćwiczmy głównie 90 stopni. To nam również wyrobi ćwiłę na i głębszy przyblok. Druga kwestia. To jest umiejętność dociągnięcia dłoni do biodra z obciążeniem. To znaczy wykonywania mniej więcej o takiego ruchu. O, to było bardzo dobre ćwiczenie. Tak. Trzecia sprawa to siła mięśni brzucha i dolnych partii pleców.
Na to gorąco polecam program, który się nazywa ABS 2.0, ćwiczenia mięśni brzucha. To możecie też wygooglać, tam są obrazki i wszystko. Dlaczego? Dlatego, że im mocniejsze mamy mięśnie brzucha i dolnych partii pleców, tym większe i pewniejsze wydają się nam stopnie w dachu. Wspinanie w dachu jest ogólnie trudne, stopnie zwykle są bardzo słabe. Musimy raki trzymać na jakichś ledwo wystających krawątkach. Te krawątki oczywiście są pionowe, więc musimy brzuchem dociskać raki do sufitu. No to zasadniczo nie wydaje się łatwe, jeżeli nie mamy bardzo mocnych mięśni brzucha i nie potrafimy zapewnić odpowiedniego nacisku na samych rakach. Także te trzy grupy mięśniowe, czy tam cztery, ćwiczcie. Nie będę tutaj już wnikać w szczegóły, jakie ćwiczenie robić, bo każdy może sobie to znaleźć. A po drugie, te wszystkie wideo, które kręcę, i tak są strasznie długie. Przejdziemy do ćwiczeń technicznych, których tak łatwo nie znajdziecie w internecie. Praca nóg w dry treningu jest zupełnie nieistotna. To jest zdanie w większości prawdziwe. Niestety zdarzały się również sytuacje, w których nogi niesamowicie przeszkadzają w przemieszczaniu się. Są takie różne drogi, w których to rzeczywiście jest główny problem, główny crux przejścia. Nic tak dobrze nie symuluje tej sytuacji, jak wiszący taki słup. Po prostu to się wydaje łatwe, przechodzenie dookoła takiego słupa. Natomiast jeśli to spróbujemy zrobić, od razu zauważymy, że bardzo by to było łatwe, gdybyśmy nie mieli nóg, a te nogi cholernie się plączą. Zaprezentuję. Teraz, jeżeli sobie myślicie, co to kurde było, to wasza reakcja jest zrozumiała. Na czymś takim przecież nigdy się nie będę wspinał, po cholerę to ćwiczyć. A poza tym, nie wyglądało wcale tak źle. Jakoś tam zaplótł te nogi dookoła tej kolumny, słupa. No i po prostu chodził dookoła. No, co za problem. Otóż, są dwie rzeczy. Po pierwsze, to wyglądało łatwo, bo już to ćwiczyłem dłuższy czas. A po drugie, właśnie to nie było tak, że zapłotłem te nogi dookoła tej kolumny i jakoś mi to pomagało. Wręcz przeciwnie, te nogi mi cały czas bardzo przeszkadzały. Cały czas wisiałem na przybloku. Te nogi nie odciążały w ogóle moich rąk. Natomiast po prostu pogodziłem się z faktem, że one mi w niczym nie będą pomagały. I starałem się je trzymać do góry, nie na ziemi. I to była jedyna ich rola. Rzeczywiście po czymś takim nigdy się nie będziemy wspinać. Natomiast bardzo często, czy tam czasem, zdarzały się takie drogi. Przykładem na przykład jest Careful Torque w White Goods, gdzie wydaje się, że nogi mogłyby nam jakoś pomóc, ale jeżeli zaczniemy się starać ich używać, to stracimy tyle energii, że nie dojdziemy do końca. W którymś momencie po prostu trzeba się pogodzić z tym, że w tej formacji nogi w niczym nie pomogą. Musimy iść na samych rękach. I to jest bardzo dobry przykład takiej formacji. Szarpanie się z tym, żeby włożyć te nogi gdzieś tam, żeby jakoś to zahaczyć, tutaj postawić i tak dalej, spowoduje, że strasznie się zmęczymy, po prostu jeśli chodzi o wysiłek aerobowy.
i potem się już nam nie uda wspinać po trudnym wystarczająco długo, żeby dojść do końca drogi. Dwie rzeczy, które się praktycznie nie zdarzają na drogach jedenastkowych, to znaczy bardzo dynamiczne sięgnięcia, w których nie ma się od czego odepchnąć. Wydaje się niemożliwe, jak tutaj się odepchnąć, jak się nie ma jak odepchnąć. No to patrzcie. Jak widzieliście, sięgnięcie do stopnia było kluczowe do wykonania tego ruchu. Bez tego stopnia nie dało się precyzyjnie włożyć ciebie na chwyt. No i ten stopień był poza zasięgiem stóp i nie było się od czego odepchnąć. A mimo wszystko ten ruch był możliwy. No i sytuacja analogiczna będzie w następnym przykładzie, gdzie z kolei musimy sięgnąć do chwytu. Kolejna dynamiczna sytuacja będzie polegała na dynamicznym przestawieniu nóg celem kontrolowania wahadła. To się może zdarzyć w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie wykonać ruch dziabą, być może nawet statycznie, ale nie dosięgamy do stopni, które pozwolą nam utrzymać się na tym chwycie, kiedy wypuścimy poprzednią dziabę. Na przykład to może wyglądać tak. Teraz przećwiczymy sobie taką sytuację, że jesteśmy w dużym przewieszeniu, powiedzmy 70 stopni, na poziomej krawędzce małej, której nie możemy ciągnąć do siebie. Musimy ją ciągnąć albo do ściany, albo do dołu. I z tego musimy sięgnąć bardzo wysoko do góry, więc albo musimy na tej krawędzce zrobić bardzo głęboki przyblok, co jest dosyć trudne, albo możemy wykonać dynamiczny ruch, w którym podciągamy się szybko na tej krawędzce, sięgamy szybko do góry, i w momencie, w którym normalnie byśmy ciągnęli do siebie, po prostu korzystamy z tej prędkości zyskanej, prędkości do góry, zamiast dodatkowo aplikować siłę do chwytu. Podobną sytuację mamy tutaj, gdzie z pozycji poprzedniego chwytu nie da się utrzymać następną, bo po prostu, choćbyśmy ciągnęli nawet w tamtą stronę, nie da się na tym utrzymać. Kolejna dynamiczna sytuacja to taka, w której możemy sięgnąć do następnego chwytu, ale wymaga to podskoczenia i wypuszczenia nóg. Koordynując wszystkie wspomniane techniki, a zatem podciągając się nad dziabię, uwalniając tą dziabę, wybijając się z nóg, chwytając kolejny chwyt precyzyjnie, a następnie wstawiając nogi, będziemy w stanie zrobić ruchy, do których
Wymagane jest to, żeby w którymś momencie stracić kontakt ze skałą, zarówno rękami, jak i nogami. Wisząc przy blok zauważymy, że wisząc przy bloku nie mamy aż tak dobrej precyzji drugiej ręki, tej wolnej, jak w jakichś bardziej restowych pozycjach. Dlatego warto to ćwiczyć, to znaczy chwyty, które wybieramy, powinniśmy wybrać na tyle słabe, żeby nie wystarczyło jakoś ślepo tam trafić w następny chwyt, tylko trzeba było precyzyjnie wcelować. No oczywiście im jesteśmy mocniejsi, tym te chwyty mogą być słabsze. No i tak jak mówiłem, przyblok i opuszczamy się. Ciekawostka techniczna, mianowicie czasem na drogach będziemy mieli sytuację, w której warto złapać się ręką. To się zdarza nawet na najtrudniejszych drogach. W sytuacji, kiedy mamy do przejścia kilka chwytów na samych rękach, kusi nas, żebyśmy jakoś te działy poodkładali w różne miejsca, spinali się rękami. Niestety to bardzo często prowadzi do tego, że jednak nie opilnujemy obu dziab i jedna spadnie. Sugerowanym rozwiązaniem jest albo przypiąć dziobę do uprzęży, co na trudnych drogach wygląda trochę dziwnie, no bo nie mamy łatwego dostępu do tych dziab. Dlatego albo będziemy hardkorowymi drytulowcami, nawet po klasycznych chwytach będziemy się wspinać z dziobami. Niestety czasem jest bardzo trudne. Na przykład jakbym chciał stąd sięgnąć tam wysoko bardzo, to nawet nie wiem jak. No nie sięgam. A drugą możliwością jest trzymanie się chwytu i dziaby jednocześnie. To można wyćwiczyć, to nie jest takie trudne. Czyli sięgam do chwytu ręką, ale dziaby też trzymam. Podchodzę nogami, robię ruch, przestawiam nogi i już mam dziabę gotową, żeby iść dalej. Z czym nam się kojarzą podchwyty na drogach drytulowych? No zazwyczaj z tak zwanymi steinpullerami, czyli chwytami, które możemy obciążać w ogóle bez wahania w dół, które dają nam świetną sposobność do odpoczynku. Na trudniejszych drogach zdarzają się również podchwyty takie, przy których głowica się wcale nie zapiera o skałę i które trzeba rzeczywiście trzymać do góry siłą mięśni korpusu. Może się tak zdarzyć również na jeszcze trudniejszych drogach, że podchwyt, w którym głowica się nie zapiera, znajduje się na istotnej wysokości, czyli dochodzimy do niego z dołu i żeby on się utrzymał, musimy od razu ciągnąć w górę. To przy dużych przewieszeniach nie jest możliwe, ale przy lekko przewiesionych ścianach jest możliwe i się zdarza. Także ćwiczenie, które na to zaproponuję, bo wymaga to dosyć specyficznej siły, jest takie, że montujemy sobie taki chwyt, w sumie dowolny, może być naprawdę duży, taki jak to ucho, na wysokości mniej więcej takiej, żebyśmy mogli dosięgnąć łokciem. Wkładamy dziabę w niego, stajemy w lekkim przewieszeniu, dociągamy się i próbujemy wyprostować rękę, tak żeby nas wciąż ta dziaba trzymała przy ścianie. No i tak parę razy na każdą rękę. Do następnego ćwiczenia będziemy potrzebowali bardzo trudnej drogi na granicy naszych możliwości z wieloma dwunastkowymi ruchami. Może to być albo droga skalna, albo droga, którą ułożymy sobie na boulderze. W pierwszej kolejności próbujemy wszystkie ruchy zrobić w izolacji. Gdy to już się uda,
staramy się połączyć je w sekwencję. Gdy już umiemy zrobić całą sekwencję, staramy się ją zrobić bez zatrzymywania się i odpoczywania. To znaczy nie stajemy w jakimś wygodnym miejscu, nie strzepujemy rąk przez minutę. Gdy to już się uda, staramy się zrobić całą sekwencję bez zatrzymywania i odpoczywania gdziekolwiek, nawet w przewieszeniu. To znaczy nie wisimy na jednej ręce i nie strzepujemy drugiej. A gdy to już się uda, wówczas staramy się całość przejść jak najszybciej. Najszybciej znaczy 5 czy 6 ruchów na minutę, to jest dobry wynik, ponieważ te ruchy są bardzo trudne. Ćwiczenie to ma dwa cele. Po pierwsze, wzmacnia naszą wytrzymałość, bo bardzo często się będzie zdarzało, że musimy wielokrotnie próbować jeden ruch z pozycji bez zmienienia rąk. A po drugie, wzmacnia naszą wiarę w to, że drogę tę będziemy mogli zrobić w dowolnych warunkach, nawet wtedy, kiedy nie ma za bardzo jak odpocząć. Droga na filmie ma 76 ruchów. Na koniec jeszcze powiem o dwóch technikach, niezwiązanych z samymi ruchami, to znaczy nie z tym, jak się ruszać, tylko z naszym nastawieniem do ruchów. To może wbrew pozorom bardzo wiele zmienić, szczególnie podczas insightów, ale ogólnie podczas wspinania. Pierwsza technika będzie się aplikować w takich sytuacjach jak ta, czyli jesteśmy powiedzmy w dachu i wykonujemy ruch i teraz wisimy sobie gdzieś, o powiedzmy tu, i patrzymy, gdzie jest kolejny chwyt i o kurde, no tam on jest za daleko, ewidentnie za daleko, no i rezygnujemy. No i to może zabrzmieć głupio, ale nie patrzymy, a przynajmniej nie myślimy o tym, gdzie jest kolejny chwyt, dopóki się do niego trochę nie zbliżymy, nie wykonamy chociaż ruchu nogami i podciągnięcia. Teraz patrzę, gdzie on jest. No jest bardzo daleko, ale nie wygląda już na niemożliwe sięgnięcie. No i druga sytuacja, trochę podobna do ćwiczenia z soplem czy kolumną, które robiliśmy wcześniej. Polega na tym, że dochodzimy do jakiegoś miejsca na drodze, mocno sprani, jesteśmy strasznie zmęczeni, ale wiemy, najgorzej jeszcze kolega wcześniej to robił, wiemy, że jest jakiś coś tam na nogę, jakiś, nie wiem, da się zahaczyć piętę na czymś i na pewno odpoczniemy. No i dochodzimy do tego miejsca, próbujemy zahaczyć, no i wcale to nas nie odciąża. Może tam parę kilogramów zdejmuje, ale nie jesteśmy w stanie odpocząć. No więc staramy się jakoś, na pewno coś źle robimy, co nie? Staramy się jakoś bardziej mocniej zahaczyć. O, jesteśmy tutaj, to nam ciągle spada. Wkładamy nogi z powrotem. Próbujemy jeszcze raz, no nie da się. Da się może otrzymać ledwo, ale jak odpocząć? Nie da się odpocząć. No i męczymy się i ostatecznie odpuszczamy. Paradoksalnie rozwiązanie jest bardzo proste. To co wygląda na dobre zahaczenie, na dobry heel hook, który mnie teraz bardzo mocno odciąża, tak naprawdę jest takim ledwo zahaczeniem. Jakby mi to spadło, to i tak trzymam się głównie na ręce. No i rozwiązanie zagadki. Jak ci ludzie to robią, że tak wszystko na wszystkim zahaczają nogi? Jest po prostu takie, że to nie jest tak naprawdę zahaczenie, to jest po prostu trzymanie nogi tam, gdzie się uda trzymać, nawet jeżeli to wymaga siły mięśni i nie odciąża za bardzo rąk. Także tutaj chodzi o jakiś sposób, poziom akceptacji tego, że te wszystkie zahaczenia pięt i te wszystkie stopnie w dietolingu aż tak bardzo nam nie pomagają. Jak się do tego przyzwyczajimy i zaakceptujemy, no to położymy sobie tutaj piętę, to nam odciąży 2-5 kg ciała i będziemy zadowoleni. O, jest trochę łatwiej, mam 5 kg mniej. Jeżeli na stopniu, który nie daje więcej niż 5 kg, będziemy próbowali rzeczywiście postawić 10 czy 15 kg, no to to się skończy tak jak poprzednio, czyli będziemy próbowali, aż odpuścimy. To już koniec tego odcinka oraz całej serii. Dziękuję wszystkim za wytrwałość i cierpliwość
obejrzenie 6 długich odcinków to niebagatelne wyzwanie w końcu. Na pewno istnieją jakieś porady, o których miałem powiedzieć, ale zapomniałem o nich. Jeżeli mi się przypomną, to dopiszę je w komentarzach. No, także dziękuję jeszcze raz. Najważniejsze, co mogliście z tego wszystkiego wynieść, to nie dać się kontuzjować. Postęp, nawet jeżeli powolny, zapewniajcie sobie trwały i stabilny. Dużo się wspinajcie, jeszcze więcej trenujcie. I pamiętajcie, że mimo, że jest to wszystko na temat wspinaczki narzędziowej, to jednak nie narzędzia się wspinają, tylko wspinacz. I nie jest ważne, kto jak przerobił swoje dziaby, tylko albo z jakimi się wspina, tylko jak się wspina, jaką ma technikę i jak do tego ćwiczy. Mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś albo w jakimś rejonie drytulowym, albo na jakiejś wspinaczce lodowej. Także do zobaczenia.